Pan Józef Pluta, hetman, kiedyś też król, prawda? Był pan No, też królem, ale... zdarzyło się. Okej. Okay. Jak dzisiaj to przebiegło? Walczyliście z pogodą, to się nie zdarza wam. Tutaj zawsze była aura dla was łaskawa, to było zawsze piękne słońce. To znaczy raz już żeśmy mieli taką sytuację, ale no jakoś się tak udało, że około godziny 8 się wszystko wypogodziło. No teraz w zasadzie też, no ale... Bracia nie chcieli i siostry nie chcieli moknąć, jakby to przypadkowo, no wobec powietrza w takich lekko ograniczonych sytuacjach, ale daliśmy radę. Troszkę niektórych chyba wystraszyła ta pogoda, prawda? Nie było tych gości honorowych tak za wielu, chociaż ci najwierniejsi dopisali. Ci najwierniejsi dopisali na pewno, służby mundurowe przede wszystkim, za co bardzo dziękuję, że postrzegają nas jako też partnera do, powiedzmy, jakiegoś takiego godziwego reprezentowania miasta. No nie wiem, jak to się stało z tym. No wiem też, że jest masę imprez, jest akurat, tak. Bo to są dni Raciborza się kończą i ta no, sztandarowa impreza Dręgowie, więc oni też trochę cały powiat dzisiaj ma różne przedsięwzięcia, faktycznie. Także tutaj ten, no ale mamy obiecane, że pan starosta będzie w muzeum. Tak, i zresztą pogoda się zapowiada, że tak, przy takiej kropidle to myślę bez problemu no, zrobicie paradę. Tak. Dokładnie. Panie hetmanie, jeszcze takie zapytanie o tą przyszłoroczną datę, bo czy już myślicie o jubileuszu? No oczywiście. Właśnie, to jest tak, piękne. Jest, no, chcemy to zrobić rzeczywiście godnie i tym bardziej, że jest to 25 rok, to tam sięgają niektóre rocznice i 200-300 lat wcześniej, dlatego że poprzednie, na przykład Bractwo Strzeleckie, to już będzie chyba 200 parę lat, jak uzyskało korporacyjne prawa. To znaczy, że zostało skodyfikowane, zostało zarejestrowane w sądzie i tym podobne historie. To jest też nie bez znaczenia. Pan Marek Prusicki dołączył do was, macie nowego brata. To jest chyba radość w sercu pana. Tak, tak. Otóż to pewnie chciałoby się jeszcze więcej. Jeszcze nie giniemy, no. Ze smutkiem muszę przypomnieć, że w tym roku pożegnaliśmy jednego z braci honorowych i Lecha Gęborskiego w Rybniku. No, Jezu, no nie jesteśmy wieczni, tak. Ale dobrze jest, że zaczynają nas wspierać, powiedzmy, deczko młodsi, nie? Zaskoczyły pana wyniki strzelania? Właśnie to strzelanie honorowe. O szybko zostało rozstrzygnięte tak naprawdę, bo na samym początku strzelił Strażnik Graniczny, jeżeli się nie mylę. No to jest na tej zasadzie, że no ja przynajmniej tak preferuję, że jest jeden strzał, no a Pan Bóg kulę nosi. I muszę powiedzieć, że z dużym takim zaufaniem się tym kieruję, bo zawsze wychodzi dobrze. Otóż to i bardzo dziękuję panie Józefie. Super.